Oferta TBS-u Kutno na ulicy Matejki skierowana jest przede wszystkim do osób młodych. Młode rodziny muszą stanowić przynajmniej 50% najemców przyszłego budynku. TBS wraca tutaj do koncepcji budownictwa społecznego. By zostać najemcą mieszkania, trzeba wpłacić jedynie 25% kosztów jego budowy. Tak, no ukończyliśmy koncepcję. Jest to już jakby wersja ostateczna, tak? I rozpoczęliśmy tak. Zapisy rodzin, osób do tych dwóch bloków, które zamierzamy realizować. To będą budynki trzy poziomy mieszkalne. One będą nie wyższe jak budynki zlokalizowane przy ulicy Matejki Simirackiego. Niewykluczone też, że w kosztach budowy jednego z budynków będzie partycypowało miasto Kutno. Ma to być realizacja jednego z punktów strategii miasta, mówiącej o zapobieganiu odpływowi młodych osób. Rozmawiałem z prezydentem, że są zapisy w strategii o mieszkaniach dla młodych i może by miasto rozważyło partycypowanie w kosztach budowy jednego z budynków. No, prezydent tutaj jest jakby pozytywnie nastawiony do tego pomysłu. Prezydent, jak sam powiedział, chce przeciwdziałać odpływowi młodych ludzi z miasta. W związku z tym byłby to dobry jakby ruch w tym kierunku.